Cześć. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, jakie są różnice pomiędzy akordeonem a harmonią. Bywa tak, że ten termin jest używany zamiennie, ale tak naprawdę harmonia nie jest akordeonem, chociaż tak naprawdę niektóre harmonie były wzorowane na tym, że przypominały klawiaturę akordeonu. W tym momencie ja nie mam takiej tutaj harmonii, bo ja mam jedną swoją, ale tak chciałem zaznaczyć. Wiadomo, jak wygląda akordeon. Weźmiemy przykład Honera. Tak dawno go nie było na filmikach, nie bardzo na nim gram. Odpięte paski ma nawet, posłużyły mi do akordi, ale tak. Normalnie akordeon ma klawiaturę taką jak pianino, co nie? No i basy są dokładnie te same. Ten sam sposób po prostu basów jest i w tym, i w harmonii, i w akordeonie. Chyba że są harmonie 24-basowe, co jeszcze do tego wrócę. Ale tak, to jest akordeon pięciorzędowy. I tak się powinno teoretycznie mówić, jednak mówi się też, że to jest harmonia z racji też tego, jak brzmi. Bo stare właśnie akordeony pięciorzędowe, trzyrzędowe miały to rozstrojenie takie, co można by powiedzieć było trochę brzmieniem jak harmonii, jednak jak harmonia brzmieć nie będą. Ale o co tu chodzi? Tutaj mamy powtarzanie po prostu rzędów. Że możemy zmienić tonację niezależnie od tego, w jakiej tonacji ten sam układ działa. Tak działają właśnie akordeony pięciorzędowe. I niektórzy grają pięcioma palcami, nowa technika, a niektórzy grają właśnie starą techniką, czyli cztery palce i kciuk oparty na rant z takim ruchem. Mogę nawet bliżej pokazać. Mam nadzieję, że kamerka złapie. Jak wygląda taka klawiaturka. I dalej. Teraz bierzemy harmonię. Tak, to jest moja harmonia. W tym momencie wygląda to w ten sposób, że ona jest trzyrzędowa. Bywały też dwurzędowe, ale to były harmonie półtonowe, diatoniki. I tak naprawdę ja o nich nie mogę się wypowiedzieć, ponieważ nie umiem na takiej harmonii zagrać. Prawdopodobnie nie dam rady zagrać, ponieważ tam jest w jedną stronę inny dźwięk, w drugą stronę inny dźwięk. I to jest o tak czasami granie. Więc ja na takiej harmonii nie zagram. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że zawsze, wszędzie okrągłe guziki były. A tylko w Polsce wymyślili coś takiego, żeby się wyróżnić, nie wiem w sumie dlaczego, nie wiem dokładnie o co z tym chodziło, ale tylko w Polsce, to jest ewenement po prostu na tutaj skalę światową, że są to prostokąty. O, proszę bardzo. Są to prostokątne klawisze. Dlatego się też mówi, że harmonia jest trzyrzędowa klawiszowa. Bo jest klawisz. O, mam nadzieję, że kamerka złapie ostrość. Że jest po prostu klawisz, który jest prostokątny, kwadratowy. Tu jest prostokątny, tu jest kwadratowy, można powiedzieć. I tak, bardzo często, tak jak zwrócicie uwagę na to, było udawanie. Czyli udawanie tego, że podobnie jak akordeon miało czarne i białe tutaj na górze. Ale to jest często tylko i wyłącznie ozdoba, ponieważ nie zgodzi się C z C w drugiej oktawie. No niestety. Kolejna sprawa. Taka jest, że były też harmonie, które miały rant tutaj już. Tak bardziej płasko. I one jeszcze bardziej przypominały stylem akordeon, ale nadal były harmoniami. Tak, ja słyszałem jeszcze o harmoniach czterorzędowych, jednak takiej w życiu nie miałem w rękach i jej nie widziałem, więc nic się nie wypowiem. Jednak jest to możliwe do zrealizowania. No i co? Też dźwięk, jaki produkuje harmonia. Harmonia ma tak naprawdę głośnice, które są przyklejone. Ja mówię o tych starych. To jest stary sprzęt. W dodatku składak. Harmonia ma przyklejone głośnice do całej tej płyty tutaj. Przez to, że to jest przyklejone, ten dźwięk inaczej się przenosi niż na uszczelce. To jest jedna taka kwestia. No a druga kwestia jest taka, że te głosy są bardzo często rozstrojone. Jest po prostu bardzo duży rozjazd w jedną i w drugą stronę. Co po prostu będzie, no, słychać. Thank you.
intonacji zacząłem. No, ale tutaj jest bardzo mocne rozstrojenie. W ogóle powinienem oberka albo jakąś polkę zagrać, żeby to pokazać. I zaraz wezmę trzy rzędówkę, ale już guzikową. I tak, tu są dwa chóry. I w tej, co za chwilę zagram, też są dwa chóry. Ale zupełnie jest różnica ogromna. Tutaj ten kciuk spełnia też rolę przytrzymania, żeby się nie ruszała klawiatura, żeby mieć stabilność w graniu. Dobra. Były też harmonie, które nie miały normalnie tak głosów. O, musiałbym skądś wziąć głos. To jest akurat głos z basów wyjęty. Ale tak, normalnie to jest jeden bas, jeden dźwięk, a kurde, drugi jeszcze wezmę. A te harmonie, które miały tak zwane na blatach, to miały jednolite po prostu. Takich był po prostu rządek i był po prostu wklejony w całą głośnicę. I dlatego niektórzy serwisanci się nawet tego dotknąć nie bardzo chcieli, bo jak jeden głos się zniszczy, uszkodzi, źle zestroi, albo jak jeden głos pęknie, to trzeba po prostu już nic zdejmować i dobierać języczek. No bo nie ma innej opcji, co innego wtedy zrobić. A i tak materiał, z którego są wykonane, będzie prawdopodobnie inny i będzie już inaczej barwowo wyglądać, brzmieć. Dobra, więc dalej. Harmonia idzie tutaj. Akordeon guzikowy. I tutaj już mamy tak samo dwuchórowy. O, pasaczek się splątał. Dwuchórowy akordeon, można powiedzieć harmonia. Można powiedzieć? No teoretycznie nie, bo harmonia powinna być z klawiszami tutaj prostokątnymi, kwadratowymi, a jednak brzmienie. Dużo łagodniejsze brzmienie. Głosy niby tej samej klasy, znaczy tu są trochę lepsze, ale dobra. Głosy tej samej klasy, ale tak naprawdę brzmienie, zestrojenie już inne. Inny rodzaj po prostu mocowania samej głośnicy. To też jest różnica, bo tu już jest uszczelka do tej głośnicy, a nie są przyklejone. Odstrojenie jest inne, jest dużo mniejsze odstrojenie. Też są dwa chóry. Dobra, wiem. I co? I w każdym razie wygląda to w ten sposób, że zwykle te harmonie miały jazgot produkować i wypełniać brzmienie w całej po prostu kapeli, gdzie instrumentem prowadzącym były na przykład skrzypce, trąbka, potem instrumenty basowe jak jakiś wiolonczela, kontrabas, puzon czy coś w tym stylu miały nadać tam brzmienie. Rytm wybijał bęben, a harmonia miała wypełnić po prostu pasmo tego wszystkiego. Też wiadomo, kiedyś były takie realia, że nie było żadnego nagłośnienia. Dzisiaj te akordeony wszystkie są strojone na zero unisono. Bardzo często jest tak. Czwórka, ósemka, szesnastka, czyli po prostu co oktawę. I
one nie mają tej mocy w brzmieniu. Nie mają tej nośności. Gdyby teraz wziąć taki akordeon i akustycznie nim zagrać, wziąć harmonię dwuchórową, to co z tego, że tamten miałby 4 czy 5 chórów, jak ta harmonia mając dwa chóry przekrzyknęłaby po prostu. Bo jak zgod? Chodziło o jazgot. Inny styl, inna technika gry też się za tym wiąże. Tutaj już nie trzeba by teoretycznie przytrzymywać w ten sposób, ale ja się już tak nauczyłem grać. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Z takich ciekawych rzeczy mogę powiedzieć, że te elektroniki, które ja robię, to w teorii można można zaliczyć do tych harmonii klawiszowych, bo to jest w sumie są to klawisze z komputera, a nie jakieś tam guziki. Co nie? No nie włączę, ten nie ma głośników, przecież nie będę podłączać. I co dalej? A dalej to chciałem przetrącić na kolejną część filmu, w której bardziej chciałem powiedzieć, że kupiłem jeszcze drugi taki klawisz, jak ten Thompsonic TS-68. Ale nie ma litery A. Żeby teraz porównać to. To jest panel z TS-68, a to jest TS-68. Czym one się różnią? Tu już widać większa bieda niż tu. I tutaj też. Brak gniazda MIDI w tym klawiszu jest. To mogę od razu powiedzieć. On gra. Kupiłem go za jakieś tam nędzne pieniądze. Kupiłem jeszcze drugi Thompsonic. Też to jest zabawka. Bieda synteza FM. Teraz to jest właściwie pytanie do was. Co z tym zrobić? Czy macie pomysł, jaką tu przeróbkę zrobić albo coś? Czy to naprawić, poskładać? Chcecie taki filmik zobaczyć? No liczę też na kreatywność. W ten sposób. Ale jeszcze wracam do harmonii. Bo jeszcze chciałem o tych harmoniach jedną rzecz powiedzieć. W tym momencie postaram się wkleić zdjęcie. Na tym zdjęciu jednym jest harmonia Franciszka Meyera. Jest to harmonia 24 basy i trzyrzędowa. Też ma dwa chóry. Ale tak naprawdę strojona 432. Jest to bardzo stary sprzęt. Na kolejnym zdjęciu jest Kasprzak Lublin. Tutaj też są 24 basy. To były basy tylko durowe. Nie było żadnych molli. Mole to w szafie latają. Sorry, żarcik. No. I tak to właśnie wygląda. Jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o te instrumenty. Więc w gruncie rzeczy, w moim rozumowaniu, akordeon jest z klawiaturą albo z guzikami. I tak naprawdę nawet te ruskie akordeony guzikowe też miały guziki, ale żaden nie miał po prostu prostokątnej klawiatury. Ale jak tutaj zobaczyliście różnicę w brzmieniu. No, jest kolosalna różnica, ale też wiek niby podobny, ale sposób wykonania różny. To też jest tego kwestia. Dobra, więc harmonia, taka naprawdę harmonia powinna mieć po prostu prostokątną klawiaturę. Ale tak naprawdę są guzikówki, które brzmią jak te trzy rzędówki i na słuch się tego nie odróżni. I teoretycznie można powiedzieć, że to jest harmonia. Harmonia. Dobra. Tyle chciałem dzisiaj pogadać. Zastanówcie się, co z tymi Thompsonikami zrobić. Czy to wyremontować, czy coś przekombinować. Nie wiem. Hej, cześć.